24 kwietnia wspominamy świętą Frankę, dziewicę. Franka, znana także jako Franciszka Witalta, urodziła się w 1175 roku w prowincji Piacenza. W bardzo młodym wieku wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego w San Siro. Mając ledwie 14 lat, złożyła w nim śluby wieczyste. W 1198 roku, po śmierci ksieni, zajęła jej miejsce. Podjęta przez nią decyzja o zaprowadzeniu w klasztorze regularnego życia zakonnego spotkała się z silnymi protestami zarówno bogatych rodzin mieszkających w Piacenza, jak i samych sióstr. Z czasem opór udało się przełamać. W 1214 roku Franka została zaproszona do klasztoru Cysterek w Montelana. Wybrana tam ksienią, przez pewien czas administrowała także klasztorem w San Siro. W trosce o bezpieczeństwo siostry przeniosły się do Pittolo i tam żyły pod kierunkiem Franki. Świątobliwa przełożona zmarła 25 kwietnia 1218 roku. Po wielu przenosinach obecnie jej doczesne szczątki znajdują się w kościele sióstr benedyktynek w Piacenza. Jej kult zatwierdził Grzegorz X. Czczona jest nie tylko w samej Piacenzie, ale także w regionach Pawia i Bobbino. Na uroczyste obchody ku jej czci w ostatnią niedzielę sierpnia przybywają rzesze pielgrzymów. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Franki, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.